Panie i panowie posłowie, chciałabym zacząć od pewnej hipokryzji całej prawicowej strony sceny politycznej, ponieważ zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Osoba zaradna, osoba zamożna nie będzie miała żadnego problemu z aborcją w Polsce, dlatego że do 9 tygodnia aborcja jest farmakologiczna i szczerze mówiąc zdobycie tego typu środków nie jest znowu tak trudne, jeżeli ktoś jest zaradny. Problem polega na tym, że to, co zrobiliście, najbardziej uderzy w tych mniej zaradnych i w tych, którzy rzeczywiście mają płody z wadą, dlatego że tam najczęściej diagnoza jest dużo później. Najczęściej diagnoza jest nie w tym do 9 tygodnia, tylko tego 16, 20 tygodnia ciąży. W związku z tym tak naprawdę rzeczywiście ta zmiana doprowadza do sytuacji najbardziej tragicznej, bo wymaga pewnych heroizmów od kobiet, które nie każda musi być na to gotowa. I tak naprawdę nikt nikogo nie zmusza, tylko to jest zawsze wybór i prawo, a nie, jak ktoś tutaj słyszy czasami krokodyle lwy, łzy nad kobietami, które biedne muszą dokonać aborcji, jak się potem będą czuły. To jest ich wybór. To jest ich wybór, one są najczęściej dorosłe, świadome i są w dramatycznych wyborach. Natomiast ja chciałam mówić zupełnie o czymś innym, wręcz odwrotnym. Chciałam spytać się, jak to wygląda, ponieważ mam tu zestawienia dotyczące dwóch programów. Programu in vitro, który był stosowany w latach 2013-16, który kosztował 244 miliony, 19,6 tysiąca par skorzystało, urodziło się 22 tysiące dzieci, w sumie to było 1,13 dziecka na parę. Natomiast mamy program prokreacyjny, który zaproponował PiS. Program prokreacyjny w latach 2016-19, 46 milionów, 5,7 tysiąca par objętych tym programem, 294 ciąże, tak nie mylą się Państwo, 294 ciąże, czyli 0,05 ciąży na parę. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy Państwo przywrócą finansowanie in vitro.